Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina. No i lecimy z tym koksem, otwieramy skrzynkę, ciekawe co tam w niej jest. O, jakaś skrzynia, jakieś oreny, nic takiego ciekawszego już. Wywal te głowy i weź sobie ten pierścień, lepiej na tym wyjdzie. Zostaw to. Ty nie możesz sobie przygotować miecz ten. Jestem przygotowany. Ten mam z runami, ten drugi mam zwykły. Zobaczymy, uszykuję sobie oczywiście styl szybki w razie W. No i co mi teraz pozostało? Przeczytajmy co tutaj jest. Alzur pomimo swojego szaleństwa uzyskał w czasie badań zaskakujące rezultaty. Stwierdził bowiem, że zdoła odkryć tajniki ożywienia materii nieożywionej, jeśli opanuje sztukę ożywiania czystej energii. Według Alzura golem zadziała tylko wtedy, gdy będzie napędzany żywą mocą, która naśladuje boską pneumę istot żywych, czyli duszę. Czarodziej nie dokończył swoich badań, ale dzięki eksperymentom odkrył tajemnicę pioruna i tarczy. Alzur potrafił mianowicie wywołać rozumne pioruny, które same odnajdywały cel, a także rozumną tarczę mocy, która wyzwalała takowe pioruny wedle potrzeb. Głupcy widzieli w jego odkryciach jedynie broń potężniejszą od Wija z Mariboru czy sławetnego Kościeja. Ja jednak dostrzegam całą jasnością, że piorun Alzura jest etapem pośrednim na drodze do stworzenia istoty idealnej. O, no to ciekawostki. Dobra, Field Petriego. Dobra, to można wyrzucić od razu, miejsce tylko zajmuje. Zatem, moi drodzy, dajmy sobie jeszcze tego akcji. Tak pewnie nie będę używał tego, ale niech se będzie. No i lecimy! Chciałbyś poznać całą prawdę? Bardziej niż myślisz. Mam tylko pytanie. Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby podszyć się pod Raymonda? Sam mi to podpowiedziałeś. Deptał mi po piętach, a ty mu zaufałeś. Byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Nie pomyślałeś o tym, że staniesz oko w oko z Wiedźminem? Cóż, byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Dobra, dosyć gadania. Teraz grzecznie zaprowadzisz mnie do miejsca, w którym ukryłeś rzeczy skradzione z Kaer Morhen. Jezu, czego ty się, Gerwan, spodziewałeś? Że on będzie walczył na miecze? I no wyjmuj ten miecz, bo już... A, to na silny może. Nie, to na szybki. No to szybki. Dobra, coś kurde, momentami nie chcę uderzać. O matko. Magister! Mój panie, słuchami jestem posłuszny, jak mawiają dżiny. Magister, skończ tą łazę nadą i zajmij się Wiedźminem. Widzisz, Wiedźminie, Azar nie czuje się komfortowo w środowisku wodnym. Wszedł na grząski grunt i potrzebuje speca od mokrej roboty. Utrapienie z tymi magami ognia. Świetnie. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Dawaj. I cyk. Jedziemy. Kończmy tę farsę. Jezu, musiał mnie oczywiście ogłuszyć. Dobra, już, dosyć tego. Nie jesteś dla mnie wyzwaniem. Dobra, nie pozwalajcie sobie za bardzo.
O, to jest kucynka. Hazar, głupcze! Dałeś się wykiwać Wiedźminowi! Znów niemal zginąłem przez ciebie! Milcz, wycofujemy się do bazy w dzielnicy handlowej. Szybko, zanim zneutralizuje truciznę. Jeszcze się spotkamy, dziwolągu. Jak zwykle! Gdy leżałem nieprzytomny po spotkaniu z Javedem, na bagnach doszło do nieuniknionego. Skojatel starli się z zakonem. Obie strony przeczuwały nadchodzący konflikt i chciały sprawdzić wroga. Rutynowy zwiad przerodził się w regularną bitwę. Zakon zwyciężył dzięki dobremu rozpoznaniu i determinacji, która wynikała z niezachwianej wiary. Skojatel zrozumieli, że droga do wolności będzie okupiona krwią. Nie widziałem starcia na bagnach. Do czasu, gdy odnalazła mnie Triss, leżałem nieprzytomny niedaleko pola bitwy. Po raz ostatni dane mi było zachować neutralność. No jo, panie Gerwant. Dom Triss. Mylisz się, moja droga, mam go w garści. Zresztą nie tylko jego. Wszyscy tutaj jedzą mi z ręki. Szkoda, że Foltest wyjechał do Verden na ten królewski zjazd. Rozumiem, że z Loivardenem również ustalone. Tak, przekazałam mu propozycję i zgodził się. Twierdzi, że jego zwierzchnicy chcieli wystąpić z podobną inicjatywą, lecz ubiegłyśmy ich. Ach, mężczyźni niepoprawni gawędziarze zawsze twierdzą, że chcieli wystąpić z inicjatywą. A propos, jak tam twój Wiedźmin? Sądzę, że go przekonam. Nie przelicz się. Geralt jest bardzo przenikliwy i wyjątkowy. Wiem. Muszę kończyć. Skontaktuję się, jak będzie po wszystkim. Nie pozwól, żeby domyślił się, co ukrywasz. Triss? Chcesz wstać? Sprawdźmy, czy już jesteś w odpowiedniej formie. Zgoda. To nie będzie bolało. No cóż, test wypadł pomyślnie. Jesteś w pełni sił. Niezwykły wiedźmiński metabolizm. Triss, skąd się tu wziąłem? Czysty przypadek. Badałam anomalie magiczne. Trafiłam na fałszywy trop wywołany przez tego szarlatana Kalksteina. Czyli znalazłaś mnie na bagnach? Co się tam działo? Nie wiem. Alchemik jeszcze tam siedzi i bada lity kamień. Większe anomalie mamy tutaj, w Wyzimie. Anomalie magiczne w Wyzimie? Miło byłoby, gdybyś pomógł mi ogarnąć ten temat. Na razie wróćmy do twojego stanu zdrowia. Sądziłem, że test wypadł pomyślnie. Źle mnie zrozumiałeś. Pod względem fizycznym nie mam ci nic do zarzucenia. Gorzej z psychiką. Wyjaśnij. Dużo majaczyłeś. Poza tym musiałam poczytać twoje myśli, żeby się dowiedzieć, skąd wzięły się rany i jakie trucizny sobie zaaplikowałeś. I przeczytałaś trochę więcej. Nie było innej możliwości. Myślałeś bardzo intensywnie. W każdym razie wiem o twoich ostatnich przygodach. Mogłabyś pomóc mi... odzyskać utraconą pamięć? Raczej nie. I wątpię, żeby ktokolwiek potrafił tego dokonać. Jest jednak nikła szansa. Gorzej raczej nie będzie. Słucham. Po tym, co zobaczyłam w twojej głowie, uważam, że powinieneś stworzyć stabilny wzorzec osobowości. A jak to się ma do parametru mojej złożoności poznawczej? Geralt, proszę. Staram ci się wytłumaczyć coś bardzo ważnego. Bez tego naukowego bełkotu, jeśli możesz. Uważam, że powinieneś zająć konkretne stanowisko wobec problemów tego świata. Obojętnie jakie, ale konkretne. Jeśli zbudujesz silną tożsamość, być może odzyskasz pamięć, a na pewno nic nie stracisz. Nie mogłabyś mi po prostu wszystkiego opowiedzieć? Nie. Nie chcę, żebyś stał się moim wyobrażeniem Geralta. Chcę, żebyś sam zdecydował, kim jesteś, nie oglądając się za siebie. To znaczy, że nie powinienem interesować się przeszłością? Dokładnie. Wspomnienia wrócą same, we właściwym czasie. Zobaczymy. Geralt? No dobra. Wróciliśmy. O, nasza walka oczywiście się musiała skończyć szybko, no bo... jak, co by było, jakbyśmy zabili już ich dwóch teraz? Co by się działo dalej, nie? Wiadomo. Wspomniałaś o anomaliach magicznych. Tak. Mogą być spowodowane przez różne wydarzenia, ale co najważniejsze, same mogą powodować naprawdę złe rzeczy.
Ostatnio, kiedy wyczuwałam coś takiego, okazało się, że ty i pewna czarodziejka próbowaliście ujarzmić Gina, co skończyło się zniszczeniem połowy miasta. Pewnie tego nie pamiętasz, ale to było bardzo niebezpieczne. Zgadza się. Nie pamiętam. Dlatego będę potrzebować twojej pomocy. Dam ci takie małe urządzenia. To są czujki magiczne. Rozmieścisz je w różnych miejscach w Wyzimie. Pomogą mi zlokalizować źródło anomalii. Tak. Daj mi te czujki. Zajmę się tym. Zawsze skory do pomocy. Od tego są bliscy. Widziałam w dzielnicy handlowej taką paszczę na murze. Idealnie pasuje do umieszczenia czujki. Jedną umieścisz w dzielnicy handlowej przy ratuszu, drugą w dzielnicy klasztornej przy wejściu do kanałów, a trzecią na cmentarzu w Wyzimie. Da nam to typowy trójkąt Radcliffe'a. Jak wiesz, triangulacja magiczna jest najbardziej efektywna do takich działań. Właśnie, skąd się tu wzięłaś? To długa historia. Kiedy wy uganialiście się bez ładu i składu po świecie... Co okazało się jednak efektywne? Nie wiem, jakim cudem. W każdym razie ja uruchomiłam swoje koneksje i postanowiłam poszukać salamandry niekonwencjonalnymi metodami. Z jakim skutkiem? Bardzo dobrym. Wiemy o niej już bardzo wiele. I ty dowiesz się wszystkiego w swoim czasie. Czemu nie teraz? Wszystko ma swoją cenę, Wiedźminie. Żeby zdobyć informacje, musiałam zobowiązać się do kilku rzeczy. Musisz być cierpliwy. Z kim rozmawiałaś przez teleport? Słyszałeś nas? A, takie tam sprawy czarodziejek. Nic istotnego. Brzmiało poważnie. Nie przejmuj się tym, Geralt. W zamian za informację o salamandrze musiałam obiecać paru osobom różne rzeczy. Tym niemniej... Zaufaj mi, to nic ważnego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapomniałabym o najważniejszym. Tak? Ktoś chciałby się z tobą widzieć. To kupiec Loivarden, ważna persona. Urządza bankiety w Nowym Narakorcie. Nie przepadam za bankietami. Będzie tam wiele ważnych osobistości. Sam nie wiem. W tym królewna Adda, odczarowana przez ciebie strzyga. Podobno ma lekką obsesję na twoim punkcie. Zastanowię się. No i ja muszę się tam wybrać. Przekonałaś mnie. Może zdobędę jakieś informacje. Przyjęcie zaczyna się o 18:00. Masz tu glejt zezwalający na przebywanie w Wyzimie handlowej. Glejt? Cóż, w Wyzimie oprócz kwarantanny wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiało ominąć. Obejmuje tylko dzielnicę handlową, do której nie miałeś wstępu. Co wspólnego ma stan wyjątkowy z glejtami? Teoretycznie po dzielnicy mogą poruszać się tylko mieszkańcy. Ja na szczęście mam tu dom, więc nie miałam problemu z uzyskaniem glejtu. A mój glejt? Cóż, musiałam zameldować cię u siebie. Fikcyjnie, oczywiście. O co chodzi z tymi glejtami? Cóż, w Wyzimie oprócz kwarantanny Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o mojej tożsamości? Owszem, jakieś postępy? Nie wiem, wciąż to analizuję. Geralt? Dobra, to tyle. Do zobaczenia. To tyle! No i dobra. Co ja bym chciał... No właśnie, chcę to wypić. Do zera, proszę mnie to zlikwidować. O! Dobra, trzeba by się pozbywać trochę tych rzeczy z tego ekwipunku, bo to jest jakaś masakra. No proszę, to się mogę przenieść gdzieś, dobra. To tyle, idziemy na dół. No dobra, czy coś tu mamy? Mamy regał z książkami. Nie mogę nic wziąć, podejrzewałem. Poczytaj se wszystko i wyrzuć. Najlepsza metoda. Szafa. Piwo se wziąłem, super. Dobra, Wyzima handlowa.
Aha. Ejże, zatrzymajcie się natychmiast. Tak? Glejt okażcie. Nie przesadzacie z tymi glejtami? Do króla petycję napiszcie, jak się wam nie podoba. Król wrócił? Nie, ale edykty nowe są, pieczęcią królewską zdobione. Możecie iść, panie Wiedźmin. Bywajcie. No dobra, mam wrażenie, że Wiedźmin nie da się uciec przed polityką. No ja też, ty powiem. Nie cierpię. Chyba przeprowadzę się do krewnych w zimie klasztornej. Gdy Fultest wróci, na pewno wypowie służbę Velaradowi. Zimejka, szlachcic, gwardzista. Co tu ciekawego mamy? Jakaś nieznana roślina. Zgadzam się na ulewę! W czasie deszczu robi się smutno. Zabieracie ludzi. Nareszcie dwór zatroszczył się o nasze bezpieczeństwo. Nowy region, Targ. Rozpada mu się nie na żarty. Po przełażę, zobaczę co tu jest w okolicy. Biedny chłopiec, a co ten biedny chłopiec? Aż jestem ciekaw, czy nie mogę mu jakiś pomóc. Mama nie pozwala mi rozmawiać z obcymi. Super. O nuce mi przemokły. Becza, beczułka. Przypuszczam, że nasi stędziecie są dzieci i szkolicie je na Wiedźmin. Dobra. Podbieram jakieś te zimejki, nie wiem po co. Ależ leje. Nie zgadzam się na ulewę. Jak to się, co ty masz do powiedzenia w ogóle? Ohydna pogoda. Ohydna. Z tego deszczu boli mnie głowa. Tam poszedłem, więc idę sobie tutaj teraz. Odkąd zaczęli tu wpuszczać motłoch? Brama klasztorna. Drzwi do domu nocy. Na twoim miejscu nie paradowałabym z gminy. Strażnica, wielki łowczy, oho. Mam dość. Ciekawie, pokażcie mapę, jak to wygląda. Aha, tu nie mam nawet mapy, lokacja. Bank Vivaldich. A do nowego narakordu widzę. Karczma nowy narakord. Gdzieś to tutaj niby pokazuje, że jest, nie? Ależ. Gdzie to powinienem iść? Aha. Aha, muszę na główną tą wyjść. No dobra, luz. Drzwi do manufaktury. Oberwanie chmury. Tu jest chyba nowy narakord? Czy co? Tu jest. Tu jest do domu Tris. Aha, to teraz muszę tu skręcić. Ohydna pogoda. Nie zgadzam się na ulewę. Ej, co może się nie zgadzać? Jeszcze w tą stronę. Tak mi pokazuje na razie. Nie powinno padać. W tą stronę nie pokazuje. Czyli w tym budynku to musi być nowy na rekord. Tak. Z drugiej strony po prostu jest. Musi padać akurat teraz. Przeklęta pogoda. Jest, drzwi wejściowe do karczmy. Tu gdzieś powinien być. Och! Głównie o to mi chodziło. Tylko muszę się popozbywać trochę rzeczy, czyli najpierw do karczmy sobie wejdę. Param, pam, pam. Jesteś inny. Kelnerka, o. Usiądź sobie, słonko, i zaczekaj na mnie. Zaraz cię obsłużę.
to przyjmij mi tu wszystko, co chcę sprzedać. Na razie mnie to niepotrzebne, znaczy spirytusy zostaw. Chleb z kurczakami też podwalaj, to też. Czerwone winy to są tak samo. Jeden specyfik jakiś sobie zostaw tylko i elo. Teraz mogę wyjść, chcę zebrać zlecenia wszystkie, jakie tam miałem. No jeszcze te 8 minut pociągniemy ten odcinek. To taki, wiecie, myślałem, że ta walka będzie większa, a tak naprawdę to był, no. Przyjmuj wszystkie zlecenia. Kikimory. O kurde. Trzy porcje mięsa na wiwerny, 5 grawejrów. Wyrzuć. 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 Na pewno się czy wszystko zbiorę, nie wiecie. Wiecie jak to jest ze mną. Tym bardziej ze mną. Dobra. No to teraz możemy sobie iść do kaczmy. Może pobijemy. Zobaczymy co tu mam. O. Geralt! Dobrze, że jesteś. Nie mam ochoty na koncert. Pogadamy kiedy indziej. Problem w tym, że jest tu wiele osób, którym obiecałem występ, a nie mam mojej lutni. To faktycznie masz problem. Geralt! Jak ci się udało dostać do Wyzimy Handlowej? Geralt, urok osobisty i sława otwierają każde drzwi. Nie kręć. Jakoś mi się nie wydaje, żeby strażnicy miejscy byli wrażliwi na twoją poezję. Ech, ty nic nie wiesz o życiu. Nie do strażników uderzyłem, lecz do pewnego zamożnego kupca, którego córkę, nawiasem mówiąc, urodziwą dziewoję, uczyłem gry na lutni. Kupiec ów wszystkie glejty posiada i kontakty wśród rajców miejskich. Załatwił mi zezwolenie i ugościł, wykazując, iż nie jest cham i prostak, a człowiek kulturalny, sztukę szanujący. Niestety, nie jesteśmy już przyjaciółmi. Powiedz mi coś więcej o tej lutni. Nie pamiętasz? To lutnia, którą dostałem od Toru Wiel podczas naszej przygody w Dolinie Kwiatów. Toru Wiel? Elfka z Gór Sinych. Nieźle rozkwasiłeś jej nos podczas pierwszego spotkania. Co u niej? Ponoć wstąpiła potem do Komanda Skojatel. Swoją drogą, ciekawe czy żyje. W Dolinie Kwiatów? Napisałem o tym nawet balladę. Tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Zaśpiewam ją dzisiaj na koncercie. Nie pamiętam. Co się stało z lutnią? Długa historia. Głupio opowiadać o suchym pysku. Wiedziałem, że trzeba będzie się napić. Tak czułem. Wszystko zgodne z planem. Dobra, mamy pisko to. Jeszcze? Napiłbym się. Dobra, to po chlańsku będzie koniec odcinka.
Zaraz alkohol mi się skończył. Serio? Serio? Nie bądź śmieszny, Geralt. Mam ostatni wyśniówkę na swój. Jesteś inny. Jest kelnerka. Ale to nawet interesujące. Nasza cudowna. Oddaj mi moje piwska, widzisz. Jemu się zachciało pić. Nagle. Ledwo chodzę. Oj, ten jaskier to nas wykończy normalnie. Gdzie mam to piwsko? Tu jest. No, chyba skończyłeś już. Zapomniałem, brawo. Już jaki z ciebie twardy zawodnik. Po 9 kuflach. Zhardziałeś ostatnio. Opowiesz mi o tej lutni? No cóż, moja lutnia została u bogatego kupca. Mieszka przy placu solnym po zachodniej stronie. A ja nie mogę się stąd ruszyć. Publiczność czeka. Ale czemu bałeś się o tym mówić? No cóż... Kupiec przyłapał mnie na dawaniu lekcji jego córce. Lekcji czego? Muzyki! Uspokój się, Geralt! No dobrze. Przyniosę ci te lutnie. Doskonale! Do zobaczenia. Dobra, kelnerka teraz potrzebna. Koteczku, nie bądź taki... Chcę odpo... Tak? Ja... No bo muszę trzeźwieć, no bo jak żeby inaczej. Dobra, ale zakończę po tym obudzeniu się nad ranem ten odcinek. Więc wiecie. Dobra. No to w tym momencie kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o ocenie. Robię szybki zapis jeszcze.